W 2029 roku Europejską Stolicą Kultury może stać się miasto z Polski i miasto ze Szwecji. Dwa miasta będą taką rolę pełnić. Stąd, jeżeli wskazać jakieś miasto z Polski, które mogło być Europejską Stolicą Kultury, to jestem przekonany, że nie ma lepszego niż Stolica Polskiej Piosenki. Przemawia za kandydaturą Opola wiele atutów. Przede wszystkim fantastyczni ludzie, również ludzie kultury, którzy na co dzień występują na fenomenalnej infrastrukturze, czyli w miejscach, gdzie ta kultura jest prezentowana. Teatry, filharmonia, amfiteatr, muzea, w tym Muzeum Polskiej Piosenki. My już zgłosiliśmy swój zamiar złożenia wniosku aplikacyjnego do 14 sierpnia. Wszystkie miasta, które zamierzają wziąć udział w tym konkursie, muszą taki zamiar zgłosić ministrowi. Natomiast sam wniosek aplikacyjny musi zostać przesłany do połowy września również do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I obecnie znajdujemy się na etapie przygotowywania tej właściwej aplikacji do konkursu. No to czym Opole będzie chciało zachwycić raz i komisję, no a później w konsekwencji tych, którzy mogliby uczestniczyć w tym wydarzeniu w 2029 roku, bo w końcu jesteśmy jednym z europejskich miast już teraz. Oczywiście celem tej inicjatywy unijnej jest przede wszystkim promowanie różnorodności, bogactwa kultur europejskich, a jednocześnie poszukiwanie jakichś wspólnych czynników, wspólnych cech, które budują to poczucie tożsamości europejskiej. A takim drugim filarem jest również idący za tym tytułem rozwój gospodarczy, społeczny, edukacyjny, oczywiście w szerokim stopniu kulturowy miast, które otrzymają ten tytuł, ale również jest to pewnie wyzwanie dla wszystkich miast, które aplikują o to zaszczytne miano. Oczywiście my tutaj w swojej aplikacji będziemy skupiać się przede wszystkim na naszych najważniejszych atutach Opola, jakim jest przede wszystkim różnorodność kulturowa, wielokulturowość, czyli odniesienie się zarówno do naszych korzeni, jak i do mieszkańców, którzy aktualnie budują tkankę społeczną naszego miasta, a także nasza bliskość. Bliskość zarówno w sensie geograficznym, dlatego że Opole jest takim miastem wspaniałym, kompaktowym i zauważa to każdy też, kto odwiedza nasze miasto, że wszędzie mamy do siebie blisko, a również do instytucji kultury można przejechać rowerem, bądź też dojść na piechotę, ale jest to nie tylko bliskość geograficzna, ona się przekłada na bliskość w naszych wzajemnych relacjach, w naszych kontaktach. 20 różnych instytucji, które w Opolu działa, to są instytucje kultury, a przecież jeszcze jest ośrodek naukowy, akademicki, Wydział Sztuki. Mamy się czym chwalić jako miasto kultury, bardzo bogate. Mamy fantastyczną infrastrukturę, o czym mówiłem, piękną historię, tradycję, nie tylko polskiego festiwalu. Chcę to podkreślić, wyjątkowych ludzi, których nazwiska wymienia cała Polska i nie tylko, żeby przywołać choćby Michała Bajora, Remigiusza Mroza. No, lista byłaby bardzo długa. To oczywiście bogactwo naszej historii, związek z wieloma postaciami, które tworzyły kulturę właśnie nie tylko regionalną, a również ogólnopolską i w skali europejskiej, jak na przykład Jerzy Grotowski, czy Ben Mudhofer, czy Leo Beck. Tych postaci zresztą jest o wiele więcej. To również jest nasz atut. Tutaj przede wszystkim musimy zaprosić do odwiedzenia naszego miasta podczas tego programu Europejczyków, ale przede wszystkim również naszych mieszkańców i do tworzenia w dalszych etapach również tego programu, dlatego że to mieszkańcy są naszym takim najważniejszym adresatem i wszystkie wydarzenia, które zamierzamy organizować, planujemy w tej aplikacji zarysować teraz wstępnie, większość z nich będzie miała wymiar europejski. Chcemy zaprosić do ich udziału również i do tworzenia europejskich twórców, artystów, tak aby oni również zobaczyli, jaki potencjał nasze Opole jako Europejska Stolica Kultury posiada. Mamy i zaplecze, i możliwości, i ludzi, którzy potwierdzą, że w 2029 roku Opole może dumnie reprezentować Europę jako Europejska Stolica Kultury, przede wszystkim Polskę.